Cześć, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. Dzisiaj chciałam Wam pokazać kilka książek, które planuję przeczytać w ramach akcji Karoliny z kanału Kombuk, czyli Listopad z Kombuk. Mam nadzieję, że Karolina nie obrazi się na mnie za ten film. Oczywiście link do jej kanału i do całej akcji, a właściwie do listopadowego motywu znajdziecie na dole w opisie. Także serdecznie zapraszam Was do obejrzenia tego filmu, jeżeli jeszcze nie znacie kanału Karoliny albo nie wiecie, o co chodzi z akcją Listopad z Kombuk. A jeżeli jesteście ciekawi, jakie książki ja sobie zaplanowałam w ramach listopadowego motywu, to zapraszam do dalszego oglądania tego filmu. Jakiś czas temu Karolina na BookTube zaproponowała miesiące z Kombuk, tak to nazwijmy, czyli po prostu taką czytelniczą akcję, w ramach której możemy czytać książki z danego motywu w danym miesiącu i dzielić się tym, czy to na Instagramie, czy właśnie na YouTubie. No i w listopadzie tym motywem jest wojna. Postanowiłam w końcu po raz pierwszy tak naprawdę wziąć udział w tej akcji Karoliny właśnie dlatego, że ten listopadowy motyw bardzo przypadł mi do gustu i uważam, że jest niesamowicie szeroki, bo oczywiście możemy go interpretować w ten najbardziej oczywisty sposób, czyli mówię tutaj o książkach z motywem II wojny światowej, ale nie zapominajmy o I wojnie światowej oraz o tym, że w historii świata było mnóstwo i jest właściwie mnóstwo innych wojen. Myślę, że ta tematyka daje bardzo, bardzo szerokie pole do interpretacji i można tutaj przeczytać mnóstwo tytułów, a ja zdecydowałam się wziąć udział w listopadzie, dlatego że na mojej półce jest kilka książek o tej tematyce, które od bardzo, bardzo, bardzo dawna chciałabym przeczytać i może właśnie listopad mnie do tego zmotywuje. Pierwszą taką książką jest książka, która jest moim ogromnym wyrzutem sumienia, bo wspominałam w niej chyba w drugim czy trzecim filmie na tym kanale, czyli to już było chyba ze 3 czy 4 lata temu, nawet nie pamiętam, w którym dokładnie roku założyłam kanał. I była to książka, o której mówiłam, że na 100%, na 1000% przeczytam ją w następnym miesiącu, a oczywiście do tej pory tego nie zrobiłam i jest to książka Światło, którego nie widać. Książka, która swojego czasu zebrała naprawdę fantastyczne opinie. Zresztą jest to laureat Nagrody Pulitzera 2015 roku, więc no, myślę, że to o czymś świadczy. Z tego co pamiętam, to również autor pisał tę książkę przez 10 lat, także no, jest to dosyć gruba powieść, ale wydaje mi się, że jedna z tych powiedzmy lżejszych, to znaczy głupio mówić, że to jest to lżejsza książka w przypadku tematyki II wojny światowej, bo jest to właśnie książka o II wojnie światowej, ale wydaje mi się, że stosunkowo łatwo się ją czyta i no już od dawna, dawna planowałam tą książkę, więc może w końcu uda mi się ją przeczytać w listopadzie. Drugim tytułem, który sobie zaplanowałam, jest również stojąca już zdecydowanie za długo na mojej półce książka pod tytułem Dziewczyny z Powstania. Są to prawdziwe historie kobiet, które brały udział w Powstaniu Warszawskim. Ja o tej książce i właściwie o tej serii, bo to jest większa seria, z tej serii są jeszcze na przykład Dziewczyny z Syberii, które również pasują do tej kategorii. Zresztą o tych książkach też mówiła Karolina właśnie w swoim filmie o tym listopadowym motywie. Do tej książki, nie pamiętam na czym skończyłam, co chciałam powiedzieć, ale do tej książki również zbieram się od bardzo dawna. Dostałam ją kiedyś na urodziny i jeszcze nie miałam okazji jej przeczytać, więc może również to będzie właśnie dobra okazja, żeby po tą książkę wreszcie sięgnąć. No i trzecia książka, która może w odrobinę mniej oczywisty sposób powiązana jest z tym motywem wojny, ale jednak nadal o tej wojnie mówi, to książka Jakuba Małeckiego, Dygot. To jest książka, która chyba rozpoczęła szał na tego pisarza. Ja jeszcze nie miałam okazji jej czytać, wiem, że wiele osób zaczęło przygodę z Jakubem Małeckim właśnie od Dygotu i zachwycają się tą książką. Ja zaczęłam od Rdzy i zachwycam się Rdzą. Podobno te dwie książki są do siebie bardzo podobne i dlatego wiele ludzi nie lubi Rdzy tak bardzo jak ja, bo podobno powiela to, co jest już w Dygocie. Ja jeszcze Dygotu nie czytałam, ale no, po tym, co słyszałam o tej książce, jestem jej bardzo ciekawa i jestem ciekawa, czy rzeczywiście wpłynie ona na mój odbiór Rdzy, którą jak wiecie szaleńczo kocham i ciągle o niej mówię. To są te trzy książki, które chciałabym przeczytać w listopadzie właśnie w ramach Czytam z Kombuk, w ramach tej akcji Karoliny. Ale to nie koniec tego filmu, bo chciałabym na koniec jeszcze polecić Wam kilka książek o tematyce właśnie wojennej, które Wy moglibyście w tym miesiącu także przeczytać, które ja już czytałam i które bardzo, bardzo mi się podobały. Zacznę tutaj od cieniutkiej, ale bardzo, bardzo mocnej i ważnej książki, jaką jest Rejwach Mikołaja Grimberga. Jest to książka, która opowiada o współczesnym pokoleniu Żydów, o tym jak wojna odcisnęła piętno również na tym pokoleniu, które żyje teraz w Polsce, jak ta wojna nadal na nich wpływa, mimo tego, że minęło już przecież tyle lat. No jest to niewielka książka, ale jest to mocna rzecz, także warto się przygotować na naprawdę taką potężną dawkę emocji i mocną lekturę. Bardzo gorąco Wam tę książkę polecam. Myślę, że jest warta uwagi nie tylko w listopadzie, czy nie tylko w ramach tej akcji, ale w ogóle warto się tą książką zainteresować. Także Rejwach to jest moja pierwsza propozycja. Następnie mam tutaj książkę, którą również już wielokrotnie na tym kanale pokazywałam i jest to Złodziejka książek Markusa Zusaka. Jest to jedna z moich ukochanych książek. Ona opisuje również II wojnę światową, więc może trochę się tutaj powtarzam, ale przedstawia ją z perspektywy niemieckiej, to znaczy z perspektywy mieszkańców Niemiec, po prostu zwykłych takich cywilów, wiecie, w Niemczech, jak oni tę wojnę widzieli, jak oni ją przeżywali.
No i tutaj, co ciekawe w tej książce, jest to, że narratorem jest śmierć, także jest to bardzo ciekawa forma i w ogóle według mnie Markus Susak pisze fantastycznie, czytałam jeszcze inną jego książkę i również bardzo mi się podobała. Także no, Złodziejka książek według mnie jest fantastyczna i mimo objętości, bo jest to dosyć spora książka, czyta się ją bardzo lekko, ale no nieprzyjemnie, nie chcę tego słowa użyć, ale no jest fantastyczna. Jest pełna symboliki i naprawdę w ciekawy sposób przedstawia tę wojnę z perspektywy niemieckiego obywatela. Dalej mam, no właśnie, wspomnianą już Rdzę. Oczywiście Rdzy nie mogło zabraknąć tego typu zestawieniu. W ogóle ostatnio mam wrażenie, że nie brakuje jej w żadnym moim filmie. Rdza również mówi o wojnie w taki dosyć nieoczywisty sposób, bo tutaj mamy jakby dwa pokolenia, historię dwóch różnych pokoleń, które w pewnym momencie się ze sobą splatają i właśnie jedno z tych pokoleń dotyczy II wojny światowej. Także jest tutaj takie może niedosłowne i nie o to w tej książce chodzi, ale ta wojna tutaj w tle jest i jest bardzo ważna. Bardzo, bardzo gorąco Wam polecam. Jest to jedna z również z moich ukochanych książek. Zresztą jak właściwie chyba wszystkie te, które Wam tutaj pokażę, może poza tą ostatnią. Ostatnią książkę wybrałam dlatego, że chciałam trochę wyjść poza ten schemat II wojny światowej i postawiłam tutaj na książkę Depesze. Jest to książka, a właściwie reportaż Michaela Hera opisujący wojnę w Wietnamie. Michael Herr był korespondentem wojennym i po latach napisał tę książkę. Jest to również bardzo, bardzo mocna rzecz, która burzy ten taki mit, wiecie, amerykańskiej wojny o honor, o ojczyznę. No, pokazuje, że ta wojna w Wietnamie była kompletnie bez sensu i bardzo mocno wpłynęła na żołnierzy. Właśnie to jest ciekawe, że ona też nie pokazuje samej wojny, ale to, jak ta wojna odcisnęła się na żołnierzach walczących w Wietnamie, jak bardzo zrujnowała im psychikę, jakby nie było. I w przypadku tej książki warto również wspomnieć o tłumaczeniu Krzysztofa Majera, które jest genialne. Jest to jedna z najlepszych według mnie tłumaczeń książek, jakie czytałam. Ono fantastycznie oddaje ten język, właśnie taki wojenny, surowy, dosadny. Także no jest to bardzo, bardzo mocna lektura, bardzo mocny reportaż na temat wojny w Wietnamie, więc tematu nie do końca popularnego w Polsce. Ale jednocześnie warto zaznaczyć, że jest to książka dla takiego, wydaje mi się, konesera gatunku, bo dla osób, które zazwyczaj nie sięgają po reportaż, nie sądzę, żeby to była dobra książka na początek przygody z reportażem, bo jest ona po prostu ciężka, trudna do czytania i wydaje mi się, że docenić ją można właśnie, jeżeli w tym gatunku już się dłuższy czas siedzi. No i to by było na tyle, jeżeli chodzi o ten film. Jeszcze raz bardzo gorąco zapraszam Was na kanał Karoliny do obejrzenia tego filmu z motywem listopadowym i do wzięcia udziału w całej akcji. Jeżeli macie jakieś swoje propozycje książek z motywem wojny, które chcielibyście polecić, to koniecznie piszcie w komentarzach, nie tylko dla mnie, ale też może dla innych osób. Być może ktoś się zainspiruje, ja również sobie te propozycje przejrzę i może rzucę coś do swojej listy. A tymczasem dziękuję Wam bardzo za obejrzenie tego filmu do końca i do zobaczenia jutro, czyli w sobotę na targach książki w Krakowie, o ile się wybieracie. A jeżeli nie, to do zobaczenia w następnym filmie. Cześć!